Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, na chwilę obecną w naszej gminie jest 8 osób chorych. W ciągu tygodnia przybyło 6 osób. Na kwarantannie mamy 14 osób. W powiecie jest 412 osób chorych i na kwarantannie. Także troszkę jestem niezadowolony, bo te spadki, jakby można powiedzieć, zatrzymały się na terenie naszej gminy. Mamy podobną ilość zachorowań i osób chorych. Także bardzo bym chciał, żebyśmy uważali na siebie. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, mówiłem o tym niejednokrotnie, realizujemy teraz projekt profilaktyczny badań dla jelita grubego. Przypominam, że w poniedziałek 10 jest ostatni dzień, kiedy można pobrać próbki w Domu Kultury w Domaszkowie i w Domu Kultury w Międzylesiu. To jest ostatni termin, także potem będzie już za późno. Mam też przypomnieć Państwu i czuję się zobowiązany do tego, że trwa spis ludności. Bardzo bym prosił, żeby dokonywać samospisu. Można przyjść też do urzędu, dokonać samospisu przy pomocy pracowników. Można czekać na rachmistrza, ale niekoniecznie. Ja sam, powiem Państwu, dokonałem samospisu. Jeśli ja to zrobiłem, to znaczy, że każdy może zrobić, każdy może wejść na stronę internetową i sobie poradzi. Także zachęcam do tego. Trwają na naszym terenie szczepienia, a też zachęcam, żeby najprościej według mnie zarejestrować się poprzez infolinię numer 989. Ja też to zrobiłem sam, bez żadnych jakichś tam pomocy osób zewnętrznych. Trzeba mieć tylko w momencie, kiedy człowiek dzwoni, przygotowany numer PESEL-u, a poza tym to już wszystko idzie jak po maśle. Proszę Państwa, życzę spokoju. Może kiedyś przyjdzie wiosna. Mamy już maj zaawansowany. Jest zimno, ale liczmy na to, że pogoda jest nie tylko na zewnątrz, ale i w nas. Wszystkiego dobrego.